to był moment, kiedy mój mąż w końcu mnie usłyszał. Czyli potrzebował tej trzeciej osoby, która go naprowadziła. Mam współpracę z Toyotą. Jak zajeżdżałem nowym samochodem, już było źle widziane. Jak byłem lepiej ubrany, już nie pasowało. I najlepiej, jakbym był tym takim szarym, mundurowym na tym stanowisku, jakby mi się czasami sznurówka rozwiązała, bym się potknął, żeby ludzie mnie żałowali i wtedy byłoby dobrze. Mamy Leszka, mistrza świata w kickboxingu, mistrza Polski w kolarstwie, długoletniego pułkownika służby. No, gościa napompowanego testosteronem, którego jednym celem w życiu jest wygrywać. Powiedziałem, miałem złamany nos wieloszczątkowo, miałem złamaną rękę, zerwane ścięgno, wybity ząb i na języku później miałem cztery szwy, byłem cały poobijany, ale przez głowę mi nie przeszło, żeby się. Ja wolę kupić sobie jedną jakościową rzecz i mieć dłużej niż mieć tysiące i tak naprawdę super. Zostawiasz dzieci z tatem, świetnie sobie poradzą, nawiązuje się więź, mają takie pomysły. Mało tego, ja wyszłam, nie było mi wtedy 10 dni, w głowie oczywiście sobie roiłam, jak one tam na pewno za mną płaczą i w ogóle, jak wie, o mat, ja już sobie tam tak naroiłam. A one po latach dopiero mi opowiadają, jak ja wyszłam, zamknęłam drzwi, a one stanęły i tata, kiujeństwo, mama pojechała, wiecie, nie? W szkole nie uczyli mnie o pieniądzach. Ani o tym, jak je zarabiać, ani o tym, jak nimi zarządzać. Dorosłe życie pokazało mi jednak, że jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym mamy do czynienia na co dzień. W związku z tym, zarabianie i zarządzanie finansami to jedne z najważniejszych kompetencji, jakich możemy nauczyć się w trakcie naszego życia. A ponieważ nikt nie uczy nas o tym na żadnym etapie edukacji, postanowiłem sam zająć się tą tematyką. W ramach kanału Sztuka Myślenia o Pieniądzach przybliżę Wam duże koszyki kompetencji, jakimi jest zarabianie i zarządzanie finansami na podstawie rozmów z niezliczoną ilością przedsiębiorców i ekspertów, zarówno w jednym, jak i w drugim zakresie. Jeżeli myślisz podobnie, kliknij subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Dzień dobry, cześć. Witam Was po raz trzeci w tej bonusowej odsłonie Sztuki Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a tą część wywiadu prowadzimy z Leszkiem i Julianną Kołtun. Słuchajcie, no, przedstawiać Was już drugi raz nie będziemy, bo to jest bez sensu. Już Na trzeci. trzeci raz, trzeci raz nie będziemy tego przechodzić, ale teraz mamy konkretny bardzo temat do poruszenia, no bo generalnie też sporo się zaczyna powoli mówić o tym, że poukładane relacje rodzinne to jest poukładany biznes, że ciężko jest układać swój biznes, jeżeli głowę mamy zajętą cały czas czymś, co się dzieje w domu nie tak, jak powinno na przykład i tak dalej. U Was to dzisiaj gra bardzo dobrze, ale pytanie na start takie przewrotne, jesteście 20 lat ze sobą, czy zawsze tak było? Już 20 lat. No nie zawsze tak było, jak to chyba w każdym związku małżeńskim, są i góry, i doliny, ale nigdy nie było jakiegoś takiego krytycznego momentu, chociaż najtrudniejszy to chyba moment był w sumie jakieś 2-3 lata temu, gdy Jula już weszła w Mary Kay. Ja zresztą cały czas ten projekt wspierałem, Julę wspierałem w tym i wspieram do dzisiaj. Ale gdy Julia już była w rozwoju i ja tylko słyszałem częściowo, co to jest ten rozwój, ale nigdy nie byłem tym zainteresowany z racji tego, że chociażby mundurowy czy sportowiec, zero-jedynkowo działam, mam cel, działam, koniec i jakieś tam mi rozwoje niepotrzebne, tym bardziej, że trochę w życiu już jakby nie było osiągnąłem, więc nie interesowałem się tymi tematami. Nie ukrywam, że takie było około chyba 7-8 miesięcy takiego trochę mało zrozumienia, gdzie Ula o tym mówiła, o jakimś takim rozwoju, o szacunku, o takich rzeczach, a ja dalej parłem jak ten beton, krótko na temat, tak albo tak. Byłem już cały czas tym prorektorem w szkole, więc tam miałem swoje tematy, Jula swoje i gdzieś to się zaczęło po prostu rozjeżdżać, ale przypadek sprawił, jak to zresztą mówiliśmy się na samym początku, nie ma przypadków.
I nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło, jak to się wzięło i tak jak mówię, to jest nie do wytłumaczenia pewne sytuacje, które nas w życiu spotykają, że zaczęła mnie gdzieś tam kontuzja, zaczęła mi dokuczać, kontuzja pięty, której w życiu wcześniej nie miałem. I pamiętam, jak trochę się z tym borykałem i Jula mówi, że tato był, właśnie jej tato, u jakiejś tam pani, która też go leczyła właśnie z podobnej kontuzji, więc wziąłem telefon, umówiłem się z panią i pamiętam, że wchodzę i właśnie przywitałem się z panią i ona mówi, o dziękuję, że pan mi zaufał. Ja mówię, zaufał, no pięta mnie boi. Ona proszę, pokazuje mi łóżko, każe mi się kłaść, patrzę tam jakieś myriany, jakieś nie wiadomo co, dziwne jakieś rysunki, no i się kładę i ona dalej o tym zaczyna mówić. No, o tym zaufaniu, ja mówię, tak, bo w ogóle jej nie słuchałem, nie ten, no bo czekałem tylko i wyłącznie na ten masaż, żeby mi zrobiła masaż tej pięty, bo przyszedłem tutaj, po co? No, po to, żeby mi ten ból przeszedł, no ale przez te 40 minut, jak mi tam masowała, no to chcąc, nie chcąc słuchałem, gdzie tam próbowała mi pewne rzeczy przemycić, zaczęła się pewne rzeczy podpytywać, ja w tym czasie patrzyłem na te rysunki, układ nerwowy i coś zaczęła mówić o czakrach, w ogóle nie znałem w ogóle tych nazewnictw i tak miałem 10 seansów. No po drugim i trzecim zacząłem już trochę więcej, zacząłem trochę zgłębiać wiedzę, zacząłem coś dopytywać, okazuje się, że Jula już wiedziała o tym, no i zaczęliśmy mieć wspólny temat. I gdy to zaczęło działać, gdy zacząłem odkrywać trochę medytację, gdy zacząłem się tym trochę interesować, tą duchowością, i tymi innymi takimi trochę rzeczami, aniżeli są nam wpajane od dziecka i na sztywno. Więc zaczęliśmy podobnie, mówię, rozumować, rozmawiać i zaczęliśmy odbierać trochę nawet bardziej na tych samych falach. I to był moment, kiedy mój mąż w końcu mnie usłyszał. Okay. Czyli potrzebował tej trzeciej osoby, która go naprowadziła, tak? A to był proces, bo już ja Leszka wprowadzałam w rozwój osobisty, bo podkładałam mu książki, czytał te książki, bo wracał po tygodniu i rozmawialiśmy, więc gdzieś tam był przygotowywany do tego. I to jest właśnie to, że czasami co mówimy, że gdzieś jesteśmy i niby słyszymy, ale nie dopuszczamy tego do siebie. I to był taki moment, gdzie Leszek otworzył się i otworzył się na to, że może naprawdę dużo, dużo więcej, bo my mamy ogromną moc w sobie, ogromną siłę, ale czasami nie pozwalamy sobie na to, żeby się otworzyć i żeby jeszcze więcej chcieć od życia. O tak. No i to był ten krok pierwszy, gdzie będąc na etacie, będąc na super stanowisku, no nieźle zarabiając, tak, mając wielki szacunek wśród świata mundurowego, nagle zacząłem czuć, że zaczynałem się dusić. No, to chyba było to i wtedy stwierdziłem, że no, nie chciałbym tak spędzić reszty życia, będąc ciągle za tym biurkiem już, robić ciągle to samo, za to samo odpowiadać i gdy popatrzyłem na moich starszych kolegów mundurowych na jakiejś odprawie, no dużo starszych ode mnie, gdzie już naprawdę byli chyba wypaleni, byli w tym samym stopniu co ja, taka sama kariera, tylko dłużej siedzieli. No i tak stwierdziłem, że nie chcę być w takim za 10-15 latach jak oni dalej w tym samym miejscu, tylko no jeszcze jestem w takim wieku, że naprawdę mogę dużo zdziałać. I to był jeszcze taki moment właśnie, taki przełomowy u nas, o tym, co Leszek powiedział, to był taki trochę kryzys, można powiedzieć, w naszym związku, takie próbowanie siebie znowu zrozumieć, o co nam chodzi, bo ja nie umiałam jak gdyby przekazać tego, nie miałam jeszcze kompetencji do tego, żeby Leszka tak mocno wciągnąć w rozwój osobisty, bo ja sama dopiero robiłam pierwsze kroki. Ale to było fajne, że Leszek chciał. Że jednak przyszedł ten moment, że dopytywał. No przeczytałem tę książkę, to a którą byś mi teraz poleciła, tak? I zawsze pakował do torby i wyjeżdżał z książkami. I ten moment takiego właśnie, takiej chęci zrozumienia, o co ci kobieto chodzi. Nie każdy mężczyzna ma to w sobie i nie każdy potrafi się do tego przyznać. I to był moment,
gdzie Leszek też usiadł i przewartościował swoje życie. Czyli biznes tak de facto, to obozy, kampy i tak dalej, poza szkoleniami, które prowadziłeś już pewnie wcześniej też bardzo szeroko, choćby etatowo, a biznes jest od 3 lat. Chyba nawet od 2. Okej, czyli generalnie w tym, na tym etapie, kiedy już stwierdziłeś, że dobra, czas chyba się pożegnać już z mundurówką, czas wziąć tą emeryturę i po prostu robić swoje, bo mogę więcej. Zdecydowanie więcej, bo czułem niesamowite ograniczenia. Zresztą, gdy jesteś na takim stanowisku, o każdy dodatkowy zarobek musisz pytać szefa, czy możesz. O każdą dodatkową złotówkę zarobić. Cokolwiek chciałem więcej, nie mogłem. To, co rozmawialiśmy poza kulisami. Mam współpracę z Toyotą. Jak zajeżdżałem nowym samochodem, już było źle widziane. Jak byłem lepiej ubrany, już nie pasowało. I najlepiej, jakbym był tym takim szarym, mundurowym na tym stanowisku, jakby mi się czasami sznurówka rozwiązała, bym się potknął, żeby ludzie mnie żałowali i wtedy byłoby dobrze. No niestety nie jest to z moją naturą związane i tak sobie zawsze tłumaczę i często, nawet rozmawiając z przełożonymi, bo też właśnie mówili, żebym może tak się nie odnosił z tym, co robię i nawet chodzi, że chodzę w swojej koszulce, czasami nawet w czasie wolnym po uczelni, no to też nie było właśnie w tej chociażby nieodpowiednie, więc stwierdziłem, że no ja tak żyć nie potrafię, że nie wiadomo ile jeszcze tak naprawdę żyć będę i chcę się cieszyć pełnią życia, chcę się cieszyć naszymi córkami, rodziną, wyjeżdżać i po prostu póki mnie stać, to naprawdę chcę to życie brać całymi garściami i tak robię. Zresztą zawsze tak miałem, że jak sobie coś już powiedziałem, to tak też robiłem. Czyli dążenie do celu przeniesione ze sportu znowu z powrotem tutaj wracamy. Już u mnie nie ma drogi, jakby, którą można zawrócić. Tak samo jak Jula weszła już w Amerykę. Ja zawsze mówię, że będę ją wspierał i u mnie nie ma czegoś takiego, że na przykład Jula, chociaż tak jak mówiłem, jak w każdej pracy, w każdej karierze, czy w sporcie też, że przychodzisz i masz różne momenty takiej i euforii, ale też masz czasami doły. Jak miała doły, to nawet do głowy mi nie przychodziło, że mogłaby z tego zrezygnować i powiedzieć nie, jednak nie, wycofuję się. No, u mnie nie ma czegoś takiego, że się podam. Tak jak w tą walkę, co przegrałem jedną, jedyną, to mówię, do ostatniej sekundy walki jeszcze miałem nadzieję, że wygram, a nawet nie przyszłaby myśl taka, żeby przestać walczyć i żeby się poddać, żeby zejść z ringu. I to dobrze wiedział mój trener, który jako jedyny nie rzucił ręcznika. I do dzisiaj jestem za to wdzięczny, chociaż przegrałem. Bo to była twoja decyzja. To była moja decyzja. On by wiedział, jakbym powiedział, że nie, to on by rzucił ręcznik. Ale ja nie wiem, co by musiało być, żebym tą walkę przegrał. Tak samo jak w życiu. No ja byłem, tak jak powiedziałem, miałem złamany nos wieloszczątkowo, miałem złamaną rękę, zerwane ścięgno, wybity ząb i na języku później miałem 4 szwy, byłem cały poobijany, ale przez głowę mi nie przeszło, żeby się poddać. Okej, okay. No tutaj mamy trochę taką zwykle, znowu statystycznie, odwróconą kolejność, bo najpierw Jula zaczęłaś wychodzić ze szkoły w stronę biznesu, a później u ciebie z etatu pojawił się też biznes, tylko u ciebie trochę inaczej, bo już miałeś prawa emerytalne. Ja cały czas mówię tak, że teraz robię to, co chcę robić, a nie to, co muszę robić. I to jest niesamowity komfort, ale żeby ten komfort sobie wypracować, to nie jest tak, że to z dnia na dzień, to co mówiliśmy sobie, że ktoś powie, że mi się udało. Nie, ja sobie i szczerze mówię, na to zapracowałem. No i każdemu wam życzę, że właśnie taki komfort psychiczny mieć, że ja już może nie mam, tak jak powiedziałem, tej wygórowanej, nie wiadomo jakiej emerytury, ale pozwala mi na to, że w czasie chociażby ostatnich kryzysów związanych z wojną czy z COVID-em jesteśmy w stanie przetrwać. I to jest taki komfort psychiczny, że teraz robię coś bez napinania, bez spiny, bez tej takiej energii strasznie stresowej, tylko po prostu zaczynam się bawić wszystkim tym, co robimy. Tak samo jak mamy te apartamenty, najpierw miał być jeden dla nas, ale się fajnie wynajmuje, kupiliśmy drugi i zachęcamy. Przecież można wejść na stronę www.juliawieste.pl. Tam są już nasze apartamenty, można sobie wszystko elektronicznie zarezerwować, a miasteczko jest przepiękne, a ujęło mnie to, że tam Ferrari kręciło reklamę. Ale to, co powiedziałeś, to ja zaczęłam pierwsza i pamiętam, jak Leszek przyjeżdżał i też mnie obserwował, tak, bo u mnie się zmieniło totalnie życie. Od tego, że nie jestem spięta, że muszę rano wstać, że muszę
muszę cokolwiek, tak, że jestem zamknięta w ramach czasowych właśnie korporacji czy w szkole, tak. I trochę to może nie, że denerwowało Leszka, ale motywowało do tego, że przecież można tak żyć, że można rano wstać, wypić kawę, tak, że nie trzeba się spieszyć nigdzie, że nie trzeba być pod klucz tak naprawdę, bo na etacie jesteśmy zamknięci pod kluczem. No, a w służbach już w ogóle. A w służbach już w ogóle. I zobaczył, że i zarabiam, i są pieniądze, i jest ten spokój mój, i jest to moje takie wyciszenie, taka harmonia ze wszystkim. Tak? Widzisz, jak mieszkamy, jest cisza, spokój i o to nam chodzi. I cały czas jak gdyby dążymy do tego, żeby mieć ten spokój w sobie. To przyjeżdżał do domu, miał ten spokój, ale jechał tam i odczuwał znowu ten dyskomfort. Ale rozwój osobisty nam pozwala na to, że właśnie zaczynamy słuchać siebie. I to jest ta taka umiejętność, którą im szybciej zdobędziemy, tym lepiej nam się żyje. To teraz brutalnie. Kto zarabia więcej? Musiałeś? Musiałem. Nie pytam o kwoty, ale kto więcej? My to nawet teraz nie wiem. Teraz tak jak małżeństwo, nie? To buta podnosi. Kto zarabia więcej? No, ja zarabiam. Okej, okay. Jakby celowo zadałem to pytanie, bo znałem na nie odpowiedź. Gdzieś tam w kuluarach już mieliśmy okazję o tym rozmawiać. Ale generalnie my też bardzo często mamy taki pogląd, właśnie chciałbym rozszerzyć trochę tą świadomość, bo mamy Leszka, mistrza świata w kickboxingu, mistrza Polski w kolarstwie, długoletniego pułkownika służby, no, gościa napompowanego testosteronem, którego jednym celem w życiu jest wygrywać. I w tym momencie mamy też sytuację... I w tym momencie mamy też sytuację, gdzie z drugiej strony przez jakiś czas, albo przez dłuższy, albo przez krótszy, to kobieta w tym związku zarabia więcej, co dla części facetów jest bardzo trudne generalnie. Ja celowo ten temat wywołałem, bo chciałem jakby pociągnąć go w tym kierunku. W jaki sposób, Leszek, ty do tego podchodziłeś, czy podchodzisz dzisiaj i w jaki podchodzicie do tego wspólnie, że u was to się nie zrobiło problemem po prostu, że tutaj nie ma na tym tle nieporozumień, że dalej się wspieracie w swoim biznesie, bo co jest dla mnie ważne, to pokazać, że tak się da. Pokazać tym, którzy dzisiaj myślą, że nie można, że tak się da. Tylko trzeba w to włożyć po prostu pewną pracę. Jesteś świadom tego pytania? Jestem. Oczywiście żartuję. To jest bardzo trudny temat, bo w ogóle temat pieniądza jest trudny. Tak? My nie umiemy rozmawiać o pieniądzach, bo jak idziesz do pracy na etacie, dostajesz jakąś tam pulę i nikomu nie mów, tak nawet podpisuje się jakąś tam klauzulę, że nie można o tym mówić, tak? Ja znowu jestem w branży sprzedaży bezpośrednio, w której się bardzo mocno i głośno mówi o tym, ile się zarabia. I tak, faktycznie zarabiam więcej od Leszka, ale to jest to, jak gdybyśmy porównali moją pensję i Leszka emeryturę, o tak. Bo biznes, który prowadzimy jeszcze, no to Leszek więcej zarabia, żeby nie było. Dużo sukcesem na to jest to, że rzeczywiście Jula zarabia i kiedyś tak naprawdę no, starałem się utrzymać i rodzinę i wszystkie tutaj rzeczy, które są dookoła. Jula ze względu na to, że pracowała w szkole, no to dużo wydawała na paliwo, bo musiała codziennie dojeżdżać. Ale teraz wyszło tak, że rzeczywiście mamy inwestycje i co jest ważne, że tak jak czy ja mam klub swój sportowy, czy emeryturę, czy jeszcze jakieś dodatkowe pieniążki, to wygląda na to, że najważniejsze dla mnie, że Jula już nie ciągnie praktycznie ode mnie kasy, że trzeba kupić to, trzeba kupić tamto, jeść na zakupy i ciągle jakieś tam były wydatki. Teraz już czasami zrobi zakupy, żartuję oczywiście. Już tankuję, chociaż samochód, co kiedyś dla mnie było takim rzeczywiście nawet marzeniem. No i teraz jest tak, że te pieniądze, które mamy, zarabiamy, czy mam, polega na tym, że pakuję w inwestycje, czyli w mieszkania, w te rzeczy, które są na bieżąco i to jest fajne, bo nie ma jakiejś konkurencji. Tak jakoś na samo wyszło, że wszystko, co mniej więcej mówię, no udaje mi się jakieś pieniądze zaoszczędzić, to od razu pchamy w inwestycje, a tutaj zaczynamy jakby
żyć z drugiego źródła i dlatego się uzupełniamy, tak? Bo ten interes też jest nasz wspólny. To nie jest przykładowo, może inaczej by było, jakby to było albo tylko na Julę, albo tylko na mnie, a to mieszkania są nasze, dzieci są nasze, wspólny cel jest nasz, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć. No i tak jakoś po prostu na dzień dzisiejszy sobie radzimy i uzupełniamy. Dlatego też ostatnio nawet też wpadłem na pomysł, że jeżeli mam już tak tam wszystko poukładane i nasze mieszkania się wynajmują, dlaczego ktoś inny mógłby sobie tam nie kupić i też z tego czerpać korzyść, tym bardziej, że my mu pomożemy wszystko opracować, nic się nie musi martwić, bo wiem, że dużo ludzi szuka inwestycji poza Polską i wcale się nie dziwię. Natomiast tam te mieszkania we Włoszech jeszcze są ceną trochę po-covidowe i to jest taki moment, gdzie jeszcze można kupić fajne mieszkanie, wyszukać, które nie jest nigdzie w ogłoszeniach, fajnie wyremontować, podnieść jego wartość, no i czerpać po prostu z niego albo przyjemność, albo zyski. Po-covidowe, ale też tam nie ma tematu wojny. U nas ceny są cały czas takie same jak jeszcze 2 lata temu. Tak, ceny i teraz byłam w maju, to tak samo, to nawet idziesz do restauracji, te ceny są takie jak w tamtym roku u nas. W ciągu roku to wszystko po prostu poszło tak do góry, a tam jest spokojnie, więc faktycznie ta inwestycja teraz we Włoszech, no to myślę, to jest strzał w dziesiątkę. Ja tu znowu, skoro jesteśmy w sztuce myślenia o pieniądzach, to też dalej pociągnę ten temat finansowy w związku, bo to też często jest temat mocno zapalny i konfliktowy, już nawet abstrahując od tego, kto więcej zarabia i tak dalej. To tutaj mieliśmy taki przerywnik trochę pół żartem, pół serio. Natomiast są też często takie specyficzne, poważne problemy pod kątem w ogóle tego, jak podchodzić do gospodarowania pieniędzmi w związku, w jaki sposób, zachowując jakąkolwiek niezależność od siebie, jednak mimo wszystko budować wspólnie. Dzisiaj tych problemów jest strasznie dużo, zresztą 70% rozwodów zgodnie ze statystykami to są rozwody spowodowane tematami finansowymi, więc jest tego masa. No i teraz pytanie, jak wy sobie zorganizowaliście temat finansów, już nie pod kątem tego, kto ile zarabia, tylko pod kątem zarządzania tymi pieniędzmi, czyli czy to jest jeden wspólny duży worek, czy każdy ma część swoją, część wspólną, jak to wygląda u was? No. Na każdą osobno. Każdą osobno, nie ukrywam, ale nie ma problemu, żeby ktoś pojechał zrobić zakupy, żeby ktoś pojechał zatankować, żeby ktoś kupił coś dziewczynkom i cały czas nam przyświeca oczywiście dalej to, co powiedzieliśmy sobie, no mieć cel, tak? Bo jeżeli bez celu, a będziemy te pieniądze wydawać, no to może druga osoba będzie się wkurzać. Tak jak mówimy, możemy żyć chwilą, ale za chwilę może nam coś zabraknąć i my raczej mamy dalszy cel, dalsze inwestycje związane z Włochami i po prostu myślę, że tutaj na tyle się uzupełniamy, a nie żyjemy tak rozrzutnie, jak mówię, czy nawet dzisiaj mówiliśmy o tym, tak, że przecież ja mógłbym sprzedać te mieszkania, kupić sobie Ferrari, pokazać się na wiosce czy w mieście, jakim to ja jeżdżę, jaką to furą, ale czy ta fura będzie mi przynosiła pieniądze, czy no właśnie, a wręcz przeciwnie, czy oryginalne ciuchy nie wiadomo jakie wypasione i nie wiadomo jakie gadżety będą na mnie pracować, no nie, zawsze to jest, mówię, taka u nas było, czy u mnie też, że jeżeli miałem na celu osiągnąć mistrza świata, to zdawałem sobie sprawę, że jest to długa droga po prostu do realizacji, tak samo tutaj. Wiemy, że każde pieniądze, bo grosz do grosza i wiadomo, jest coraz więcej i nie wydajemy przede wszystkim na głupoty. W tym się najważniejsze uzupełniamy, że jeżeli kupujemy coś, to jeżeli coś większego, to jest przemyślane, przeanalizowane i w porozumieniu między nami, a przede wszystkim też między dziewczynami, bo tak jak mówiłem, też je wdrażamy w pewne rozmowy. I tu nie ma kłótni z tego względu, że nie wydajemy na głupoty, które nie mają żadnej wartości, więc dla nas najważniejsza jest inwestycja, która przyniesie nam pieniądze, może nie dzisiaj, może nie jutro, ale może za 10 lat, a słyszałem od jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, że tak naprawdę w bezpośredniej rozmowie i to bardziej to utkwiło, że interes planuje się na 10 lat i każdą jedną inwestycję na 10 lat i dlatego sobie wziąłem to do głowy, że na spokojnie robimy to, przedyskutowaliśmy to wszyscy razem, wspólnie i myślę, że to jest taki cel, bo jeżeli ja będę miał swój cel, Jula będzie miała odrębny, o którym ja nie będę wiedział,
będzie wydawała na coś pieniądze, na co może, mogą mnie drażnić. Tak samo ja kupię coś do samochodu albo nie wiadomo, jakiś bajer, tak? Może setny czy tysięczny ten sam, bo jakieś mam, powiedzmy, fobie. No i to mogłoby wtedy ewentualnie nas gdzieś poróżnić. Natomiast myślę, że jeden wspólny cel, kilka mieszkań jeszcze we Włoszech, to pozwala nam na to, że działamy w jednym kierunku. Ja to tylko... Mi przychodzi tylko na myśl, że tak do tej pory mieliśmy faktycznie oddzielne rachunki. Ale tak sobie myślę, że jak ja im więcej będę zarabiać, czy to nie będzie tak, że kochanie, może jednak zrobimy wspólny. Więc wiecie, wszystko tak jak w związku się zmienia, tak tutaj też mogą być zmiany. Ale dla mnie to też jest okej. Okay. Dla mnie to też jest okej, okay, bo ja też jestem niezależna. I słyszę, jak kobiety wypowiadają się, ja muszę zapytać męża, czy mogę kupić sobie coś. Ja muszę zapytać męża, czy ja mogę kupić szminkę. To wiecie, to dla mnie to jest takie, no jak, muszę zapytać męża. Ja nie pytam o takie rzeczy, ja po prostu kupuję, tak? Ale to może jest to właśnie, że będzie widział, że coś z konta zeszło i będzie to na przykład, nie wiem, kosmetyk, czy nie wiem, już nie umiem, tak głęboko też nie wchodzę w to, ale nie wyobrażam sobie, żeby też pytać męża o to, czy mogę sobie coś kupić, tak? Na szczęście jest taka sytuacja, że tak możemy sobie mówić, nie? Tak. Nigdy nie było też takiej sytuacji, żebyś, nie wiem, pytał się mnie, co to nowe, nowa sukienka, nowa torebka, nie ma czegoś takiego. Fakt, że mój mąż nie zauważa tych rzeczy, to też tu są... Robi swoje. Tak, to robi swoje, to na mój plus, nie? Bo tam nie przywiązuję do tego uwagi, więc ja też mam tutaj szczęście, bo naprawdę nie muszę się tłumaczyć, nie? To znaczy dla mnie najważniejsze jest to, nie ukrywam, albo najważniejsze, ale ważne, że po tych 15 czy 16 latach, gdzie cały czas, wiesz, no, priorytet był facet i facet musi utrzymać rodzinę, dla mnie ważne jest to, że ten ciężar zakupów żony, czy nawet sukienki, czy jakichś innych kosmetyków, no schodzi ze mnie, tak, i ja już nie mam tych dodatkowych kosztów i mogę te fundusze, które, powiedzmy, pozyskuję ja, przeznaczyć na inwestycje. Ja zawsze uwielbiałem się bawić pieniędzmi od dziecka. Zawsze zbierałem, później 1000 razy przeliczałem, także ja byłem zawsze z pieniędzmi przyjaciel. Uwielbiałem je, mówię, liczyć, trzymać w ręku, marzyć sobie o pewnych rzeczach. No i cieszę się, bo robię to dalej. Okej. Okay. No. Ja się jeszcze, jak mogę dodać, ja jeszcze musiałam się nauczyć też tego, że mam pieniądz. Bo jako nauczycielka, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja nie miałam tego pieniądza. Ja ten pieniądz był na chwilę na koncie, za chwileczkę był debet. Więc ja byłam non-stop na tym czerwonym takim minusie. I w momencie, kiedy zaczęłam zarabiać pieniądze, to był taki moment, znaczy mówię o tym momencie, ale tak, był taki moment, gdzie kupiłam sobie duży portfel. I miałam 3000 w portfelu i za każdym razem otwierałam ten portfel i patrzyłam na te pieniądze. Ja musiałam, powiem wam, musiałam się najeść tym, że mam pieniądz, bo do tej pory, wiesz, tyle lat i ten pieniądz to tylko był na chwilę, jak na przykład Leszek, to, żeby jakieś zakupy zrobić, ale to było, wiecie, stówa, dwie stówy, tak? Ale nie miałam realnie papierka w ręce. I to chyba też mnie przygotowało do tego, że ja nigdy tych pieniędzy takich nie miałam, że miałam potrzebę wydawania bardzo na siebie. I przyszedł ten pieniądz i mogłam to robić, ale znowu, będąc w związku z Leszkiem i takie patrzenie właśnie, że ten cel, że ten duży cel, to ja zaczęłam jednak faktycznie też oszczędzać jak gdyby te pieniądze, czyli nie wydawać na prawo i na lewo, tylko jednak pójść za tym dużym celem. I uczę się do tej pory też tej relacji z pieniądzem, że mogę sobie coś kupić, że ja jednak zasługuję na to, żeby sobie coś kupić i już przechodzę to, ale też jest to wszystko bardzo przemyślane. To nie jest takie głupie wydawanie, jak wiem, że niektórzy mężczyźni mają problem z żonami czy z partnerkami, że nie mogą powierzyć im pieniędzy, bo za chwileczkę ich nie ma, bo to jest właśnie roztrwonienie na głupoty. Ja wolę kupić sobie jedną jakościową rzecz i mieć dłużej, niż mieć tysiące i tak naprawdę
byle co. Czyli w zasadzie wspólne podejście, raz, że na poziomie priorytetów, dwa, że na poziomie pewnego zarządzania finansami jednak wspólnie, no bo z tego, co rozmawiamy tutaj, wyłania się taki obraz, że okej, konta są osobne, ale firma jest w tym momencie gdzieś tam wspólna, apartamenty są wspólne, więc o tyle, o ile same konta są czy bywają osobne, o tyle już majątek budujecie razem. Dokładnie, dokładnie. I wtedy jak ten duży cel jest, no to łatwiej po prostu zarządzać. Czyli rozumiem, że pomimo tego, że nawet te konta były oddzielne, to jeżeli były jakieś większe zakupy albo jakieś większe takie konieczne nakłady do poniesienia, no to po prostu to było przedyskutowywane. Tak, i zazwyczaj to było na Leszka głowie. Okay. Ale wiesz, co jest ważne też, że to, co dzisiaj rozmawialiśmy też, ja się czuję już spełniony. Ja się czuję jako spełniony jako sportowiec, jako człowiek, jako tata, bo te apartamenty, jak powiedziałem ci, były też kupione z takim zmysłem, żeby zostawić to dziewczynką. No i wiesz, no, to są nasze też rozmowy, ja się cieszę, rozmawiamy i to też nie jest taki cel ani wygórowany, ani nie do realizacji, ani jakiś taki z kosmosu, tylko realny. I jeżeli ja się czuję też spełniony, no to ja sobie już wtedy tak naprawdę obieram, czy my obieramy sobie troszeczkę inną taką ścieżkę realizacji dalszej, co mówię, co już chcę, a nie muszę. Jeżeli chodzi o finanse w związku, to często jest punkt zapalny, dlatego ja też tak ciągnę trochę bardziej ten temat. Jest taka teoria na przykład, to tak tylko, jeżeli ktoś by miał jednak problem z tym, że są konta osobne, to teoria jest taka, która mówi, że najlepiej, jeżeli jesteśmy w związku, mieć po prostu trzy konta, gdzie jedno jest moje, jedno jest partnera, partnerki i jedno jest wspólne, bo też to robi jakąś tam robotę. No my mamy wspólną skarpetę, to się liczy? Tak, to no się to liczy. Dobrze, no to mamy. Można powiedzieć w ten sposób, nie? Czyli jakby jedno konto do zarabiania, drugie konto do zarabiania, nie. Wspólne konto do inwestowania i do budowania majątku. Okej, okay. No dobrze, no to przejdźmy sobie w takim razie dalej, bo jak wam się rozwija wspólnie ten biznes? Jak to wygląda? Czy wy na każdy taki obóz jedziecie razem? Czy na wszystkie targi jeździcie razem? Czy są takie momenty, gdzie na przykład część rzeczy jednak jest bardziej po stronie Leszka? No bo ty się zajmujesz też Mary Kay, więc tutaj to jest twój biznes bardziej. Jak to sobie dzielicie na poziomie czasu, żeby jednocześnie go spędzać razem ze sobą i faktycznie to, co mówicie, też widać dookoła na poziomie tych więzów, które tworzycie? Jak dzielicie ten czas, żeby to wszystko złapać? Bo wiecie, jest tych aktywności dużo, one są różne. Często wiążą się z wyjazdami jednej lub drugiej osoby albo was wspólnie, rodzinnie. Jak to wszystko sobie poplanować? Jak wy to planujecie, że to działa? Początki były z jednej strony, na przykład z mojej strony było duże zaangażowanie i z Leszka było duże zaangażowanie. I tak myślę, że na początek jest, że trzeba dać stówę z siebie, żeby później ewentualnie można było, a to ja teraz nie pojadę, pojedziesz sam, a to ja teraz troszkę skupię się na swoim, bo już jak gdyby ta kula śnieżna już się toczy. Ale początki były, że naprawdę bardzo, bardzo mocno wspólnie pracowaliśmy. No teraz jest pierwszy rok taki, że na kamp na jeden ja nie jadę, tylko Leszek jedzie sam z dziewczynkami, bo ja właśnie muszę bardziej tutaj biznesowo też swój biznes przypilnować. Na drugim jestem i takie też było nasze założenie, żebyśmy jednak spędzali czas jak najwięcej razem, bo jeszcze mamy dziewczynki w tym wieku, że chcą być z nami, że jeszcze jeżdżą na te kampy. Później wyszedł też pomysł właśnie z kampem takim familijnym, czyli rodzinnym, bo cały czas mamy to założenie, żeby być z nimi jak najdłużej, jak najczęściej i żeby to były takie wspólne właśnie wyjazdy. A że wiemy, mamy świadomość, że może przyjść taki moment, że one się znudzą już nami, to ten pomysł Family Camp, no to jest taki właśnie, żeby jeszcze poznawały przy okazji inne fajne osoby i wartościowe osoby. No i tak jak we wszystkim, to jest ta chyba samodyscyplina. No ja jestem taki, co wstaję zawsze rano i jak mam coś do zrobienia, to zrobię i przypilnuję i trochę Juli rzeczy, a swoje to na pewno. No i no, moim marzeniem, pamiętam pierwszy raz, jak zaczynaliśmy obóz, to był jako klubowy i to było w czasie pandemii i w Pobierowie byliśmy jedynym klubem, który miał obóz, bo były takie rygorystyczne przepisy, a ja zawsze, tak jak powiedziałem, ja działam,
najpierw podejmuje decyzję, a później zastanawia się, jak to obejść. I tak było. Stwierdziłem, że robimy obóz. Był jeden autokar, wtedy pamiętam, się cieszyłem. Obszedłem, no, zrobiłem wszystko zgodnie z przepisami. Obszedłem to wszystko tak, że było prawnie i mieliśmy kontrolę, więc wszystko się okazało dobrze. Później moim marzeniem było zrobić turnus na autobus i busa, więc tak też zrobiłem następny rok, czy zrobiliśmy, już było znowu autobus i bus. Już nie marzyłem o tym, żeby były dwa autobusy i tak było w tamtym roku, że były dwa autobusy, a w tym roku jadą już cztery autobusy, więc cały czas to osiem. Tak, i tak będę tego dążał, ale to co mówiliśmy, no działamy, poświęcamy się mocno temu. No Jula, tak jak mówię, w tym roku już na jeden turnus nie jedzie, ale już mam też ogarniętą mi kadrę, bardzo fajną. No, ja, tak jak powiedziałem, my tym żyjemy, to nas nie męczy, więc czy telefon o 7 rano, czy o 21, tak samo jak Juli widzę, wiesz, o której godzinie by nie mówiła, to wszystko robimy z takim zaangażowaniem, z pasją, bo te obozy to bardziej traktujemy jak taka misja, niż jakiś taki zarobek, ale jedno łączy się z drugim, no taka prawda. Nie ukrywam, że też znowu na tym nic nie zarabiamy, ale bo jest to naprawdę, powiem wam, mega wysiłek. Kto nie organizuje takich obozów, to nie wie i też nie ma zamiaru tutaj uświadamiać, ale mając setkę dzieci, uwierzcie mi, z dziećmi sobie radzimy. Gorzej z rodzicami. To jest akurat dość takie wymowne. Wracając do tego, jak sobie też z tym radzimy, to na początku miesiąca stajemy przed kalendarzem. Wisi kalendarz u nas w kuchni, stajemy organizacyjnie i to jest tak. Ja zaznaczam swoje, czyli zaznaczam na przykład wyjazdy, tak, że w lipcu mam tu wyjazd, tak, albo jak mam spotkanie, to wszystko wpisujemy na kalendarz. I Leszek wpisuje swoje. Jak coś nam koliduje, koliduje, no to szukamy rozwiązania, jak to zrobić, tak? Czy na przykład jakieś działanie. Hala pomocy, tak? Ale myślę, że ten kalendarz i to, że wiemy z wyprzedzeniem nasze działania, no to mamy rozwiązanie, tak? I myślę, że właśnie to, że dajemy też sobie przestrzeń, tak? Że Leszek nie denerwuje się na mnie, że ja wyjeżdżam na przykład, bo mam dużo szkoleń wyjazdowych i to jest okej. Okay. Ja znowu czuję się bardzo jak gdyby tak bezpiecznie, bo ja wiem, że jak Leszek zostaje z dziewczynami, to oni sobie świetnie radzą, tak? Więc też jak słyszę czasami pytania kobiet, no jejku, ale ty tak wyjeżdżasz, a tak musisz, to tak sam się, jejku, to też jest taki właśnie brak świadomości. To jest dobre, że ja wyjeżdżam, to jest dobre, że ja zostawiam ich w domu, to jest dobre, że oni muszą funkcjonować sami. Ja przyjeżdżam, większe jest docenienie. O, wróciła sprzątaczka. Hurra, już będzie posprzątane. Ja oczywiście żartuję, ale ta przestrzeń taka, że ja daję czas, że Leszek zostaje sam z nimi, tak? Że ja zostaję z dziewczynami sama. I to jest naprawdę bardzo dobre. I dla nas w związku, że też się trochę stęsklimy ze sobą, że nie jesteśmy 24, bo no teraz to tak jest, że jesteśmy w domu, bo ja pracuję w domu i Leszek teraz pracuje w domu i nawet sobie jakoś radzimy. Okej, okay. To idąc dalej właśnie w tematykę pracy, radzenia sobie i tak dalej. Ja mam też wrażenie często, że wiesz, problemem w związkach bardzo właśnie często jest to, że okej, kobieta ma problem, ja ci nie zostawię dzieci, bo przecież je pozabijasz. Facet ma problem, nie pójdziesz zarabiać, bo sobie nie dasz rady. Albo coś w ten deseń. I czy wyście mieli na którymś etapie w ogóle takie przekonania? Mnie Leszek wypychał z domu. Ja jeszcze byłam nauczycielką, dziewczynki były malutkie, organizowałam jakieś wyjazdy zagraniczne nawet dla dzieci i pamiętam, jak zorganizowałam taki wyjazd i ale mówię, wiesz co, ale ja nie pojadę. Ja zorganizuję dzieciom, niech jadą młodzież, jakiś inny nauczyciel pojedzie z nimi. Pamiętam, co? Jak? Ty zorganizowałaś, wszystko zrobiłaś i ktoś inny pojedzie? Nie ma, jedziesz. A to były takie dwie malutkie bąbelki w domu. Naprawdę musiał mnie spakować i mnie spakował, wystawił mi manatki, powiedział jedziesz. Ja płakałam, wyjeżdżałam, ale to jest właśnie to jest to nasze, to jest kobiety, jak? Zostawiam małe dzieci w domu, wiecie, ale to z drugą stronę, super, zostawiasz dzieci z tatem, świetnie sobie poradzą, nawiązuje się więź, mają takie pomysły,
Mało tego, ja wyszłam, nie było mi wtedy 10 dni, w głowie oczywiście sobie roiłam, jak one tam na pewno za mną płaczą i w ogóle, jak wie, o mat, ja już sobie tam tak naroiłam, a one po latach dopiero mi opowiadają, jak ja wyszłam, zamknęłam drzwi, a one stanęły i tata, kiujeństwo, mama pojechała, wiecie, nie? I to jest właśnie to, czy my sobie na to pozwolimy, żeby dziecko cieszyło się, że mamy w domu nie ma, wiesz? Ale to jest znowu nasze ego, znowu nasze myślenie. Nie? No, co my wyrabialiśmy. Bardzo często trzeba sobie po prostu dużo rzeczy przepracować, nie? Bo tak? Dzisiaj już zmierzamy powoli bardzo mocno w takim kierunku, że w zasadzie płeć pod kątem zarabiania nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I tutaj teraz niech się wszyscy oburzają w komentarzach, że dalej kobiety statystycznie zarabiają mniej i tak dalej. Natomiast to, że tak jest statystycznie, nie oznacza, że mają jakieś ograniczenia w tym zakresie. Tutaj chyba się możemy zgodzić, tak myślę. Więc to jakby dzisiaj już na zarobienie pieniędzy nie zależy od tego, że ja pójdę gdzieś tam do kopalni czy do fabryki i odstoję te swoje 8, 12 czy 16 godzin. Dzisiaj zarabianie pieniędzy to jest tak de facto w dużej mierze praca głową, a nie praca tężyzną fizyczną czy swoimi jakimiś mięśniami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naturalna konsekwencja, że skoro pracujemy mózgiem, a więc tym, co obie płcie mają wspólne, tylko jedne mają predyspozycje do trochę innych zawodów teoretycznie, drugie do trochę innych zawodów teoretycznie i znowu wszędzie znajdą się wyjątki, które będą się mogły gdzieś tam miksować i dobrze odnaleźć w każdym środowisku i to jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko mam wrażenie, że my sobie musimy trochę przemodelować pewne rzeczy w głowie, że to już nie jest 50 lat temu. Mam wrażenie, że świat już jest z przodu, a my mentalnie dalej zostaliśmy w latach 90. trochę. Kobiety bardzo mocno muszą przerobić w głowie pewne rzeczy, bo my tą mentalnością, którą mamy w sobie, te nawyki, które mamy wpojone od babci, od mam, że kobieta była odpowiedzialna za dom, za ogródek, za wszystkie przetwory i tak dalej, a chcemy zarabiać pieniądze, chcemy tak jak mężczyźni przynosić tyle samo do domu, no ale no właśnie, no to i później to jest takie zdenerwowanie kobiet, no bo biorę wszystko na siebie, chciałabym iść do przodu, ale to mnie tak wszystko obciąża, że nie mam siły na to. Więc ja też musiałam usiąść i zrobić taką weryfikację swojego dnia codziennego i zrezygnować z pewnych rzeczy, żebym mogła pójść do przodu. Ja mam też wrażenie, że my strasznie często takie w ogóle dziwne jakieś wyobrażenie związane z domem, porządkiem i tego typu rzeczami, bo to gdzie z kim bym nie rozmawiał, to zawsze to jest to, jakby ja zawsze mam coś takiego w głowie, że dom jest do mieszkania, a nie do tego, żeby wyglądał jak muzeum. Niekoniecznie zawsze tam musi być krystalicznie czysto, jasne, pracuje się, w związku z tym jest przez jakiś czas coś tam nastawiane i tak dalej. Będzie czas, będzie się sprzątać. No, nie ma chwilowo czasu, to się nie sprząta i tyle. Albo z czasem mamy na tyle możliwości finansowych, że tą czynność po prostu delegujemy i tyle. I mamy spokój na zasadzie. Dzisiaj w ogóle. Ja akurat mam, przyznaję się też do tego otwarcie, przychodzą do mnie dziewczyny, sprzątają raz w tygodniu. I ja jestem mocno zaangażowany zawodowo i moja żona jest mocno zaangażowana zawodowo. Generalnie to jest trochę takie pokłosie tego, o czym wtedy tutaj już rozmawialiśmy, tych 100 tysięcy kilometrów rocznie, gdzie myśmy w sumie mieli dla siebie średnio 3 godziny w tygodniu, więc stwierdziliśmy, że tych 3 godzin nie chcemy poświęcać na sprzątanie, tak. Po prostu tylko na jakby spędzanie ich tego czasu ze sobą. No w związku z tym te lat temu 4-5, no po prostu żeśmy dziewczynę wzięli do sprzątania i faktycznie po pierwsze robią to dobrze, bo robią to na co dzień, są w tym mega ogarnięte, zajmuje im to 1,5 godziny w ciągu tygodnia, przychodzą, oblecą całe mieszkanie, wracają, wiadomo, że trzeba tam pozmywać i tak dalej, no to są takie rzeczy obsługowe, które się robi codziennie, ale generalnie, jeżeli ja miałem na wadze postawić te 3 godziny swojego czasu, które jeszcze mi zostały i pomyśleć, że mam w ciągu tych 3 godzin robić porządki albo spędzać te 3 godziny na kłóceniu się o to, czy robimy ten porządek, czy robimy coś innego, to po prostu uznałem, że to jest bez sensu. No i jakby tak już zostało do dzisiaj, a też to było bardzo odbierane, na zasadzie, Jezu, co ty masz 22 lata i ktoś do ciebie przychodzi sprzątać? Ja mówię, no tak, bo jak mam zważyć swój czas, to te 3 godziny w moim tygodniu są ważniejsze na inne rzeczy, niż na to, żeby siedzieć i sprzątać teraz. Podobnie, ja musiałam sobie pozwolić na to,
tak, że żeby, tak jak mówisz, przyznać się do tego, że mam panią, która przychodzi i mi pomaga w takich obowiązkach domowych. Ale ja też ja nie ukrywam tego i jak najbardziej nie uważam siebie za gorszą. Nie uważam siebie za gorszą mamę, za gorszą żonę, tylko dlatego, że poprosiłam kogoś o pomoc, bo tak jak mówisz, zrobi to lepiej, zrobi to szybciej, a ja w tym czasie mogę z dziewczynami być. To jest proste, nie? Jeżeli sobie teraz przewartościujemy trochę czas, nie? Na poziomie, tak. Okej, dobra, moja godzina pracy albo moja godzina odpoczynku jest warta tyle i tyle. Tak. No teraz, jeżeli ja w ciągu godziny jestem w stanie przynieść kwotę X, a powiedzmy ta usługa kosztuje mnie kwotę Y, która jest jakimś tam ułamkiem procenta tego, no to w tym momencie po co ja mam swój czas poświęcać na rzeczy, których nie lubię? Mentalności. Tak, to w Polsce jeszcze tak się nie liczy, nie kalkuluje. Nie patrzy się na to. To już jest taki styl trochę właśnie już zachodni. Wiesz, my to o tym wiemy, bo nie jesteśmy na etacie. A kobiety, które są na etacie, nie rozumieją tego i właśnie tak biorą wszystko na siebie i rozliczają same siebie. Jaką jestem mamą, jaką jestem żoną właśnie, czy mam to wszystko w domu poukładane. Ja mówię otwarcie, ja nie mam tego wszystkiego poukładane przeze mnie, ale przez panią, która to robi rewelacyjnie. I tak jak mówisz, ja wolę ten czas poświęcić na zarobienie pieniędzy. Albo na spędzenie go po prostu z rodziną. Albo spędzenie z dziewczynkami i już z myślą, jak urządzę mieszkanie trzecie w Wiestę, tak? Mhm. Zarabiając, a nie układając i odkurzając dywan, który mi nie powie dziękuję, nie? Ale też fajne to, że Leszek nigdy nie miał w stosunku do mnie takich oczekiwań. Bo bardzo często teraz na przykład gdzieś tam wiesz, jest w trasie, dzwoni do domu, to jak tam coś zjemy razem, czy coś zamówić, coś tak, tak? Ja mówię, wiesz co, no jeszcze jestem daleko do tego, żeby dojść do kuchni. Dobra, no to ja zamówię, nie ma problemu, nie? Więc to jest takie fajne też, że on zdejmuje ze mnie tą odpowiedzialność tej kobiety, która stoi w tych garach, nie? Bo on wie, że jeżeli nie jestem w kuchni, to znaczy, że mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, ale te rzeczy przyniosą nam pieniądze. Czyli nie jestem na kawie u koleżanki, nie produkuję. A często jest tak, że jak gdzieś rozmawiam i spotykam nowe osoby, to mówię o biznesie mojej żony i od razu daję kontakt i trochę tłumaczę, wtajemniczam i często jest tak, że rzeczywiście ktoś się odzywa. No i to też fajnie pokazuje to wspieranie nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem, ale też wtedy, kiedy jesteśmy w danym momencie osobno, ale po prostu mamy jeden wspólny cel. Mało tego, ja się dowiaduję od tych osób później, jak to mój mąż o mnie mówi. I powiem wam, że tak do mnie nie mówi, jak mówi do tych osób, więc to mi się tak podoba. Dziękuję ci, kochanie, że tak o mnie mówisz, o moim biznesie i o w ogóle. Dobrze, to teraz idźmy dalej, bo już porozmawialiśmy sobie trochę o takich tematach ogólnofinansowych, też ogólnodomowych, o organizacji czasu, o pewnych narzędziach. Mega fajny patent z tym kalendarzem. Zakładam, że przy ogarnianiu dzieciaków też to jest mega istotne, no bo jakby tutaj jeszcze z własnego doświadczenia się nie mogę wypowiedzieć. No w związku z tym, jeżeli mamy też za kogoś odpowiedzialność, nie jesteśmy odpowiedzialni tylko sami za siebie, musimy też trochę inaczej układać ten swój kalendarz i plan dnia. Ale powiedzcie teraz w takim wypadku o tych Włoszech trochę. Skąd w ogóle akurat Włochy? Skąd taki pomysł na budowanie, poza tym, że chcieliście mieć tam swoje miejsce? Skąd ta historia? Skąd te apartamenty tam? Po pierwsze, to często bywałem we Włoszech na zgrupowaniach kolarskich jako kolarz. Później spędziłem trochę czasu we Włoszech już po skończonej karierze, ale jako masażysta zawodowej grupy kolarskiej. Więc tam mnóstwo obowiązków, poznałem Włochy wszerz i wzdłuż, jeżdżąc właśnie z kolarzami, jako już masażysta, a nie tylko jako kolarz. No i zawsze mówiłem sobie, że nie lubię tego kraju, bo jakoś tak miałem takie przekonanie, bo nas traktowali jako Polaków, tak jako kolarzy czy masażystów inaczej. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie. Ale gdy robiliśmy pierwszy obóz, też mogły jechać z nami rodziny i tam jeden z moich zawodników, który już był ponad 50, miał swój biznes, też przyjechał. No ja pamiętam, to było w 2019 roku i opowiadał, jak to kupił we Włoszech sobie apartament, a wtedy, tak jak powiedziałem, pierwszy obóz był robiony podczas pandemii już. No i te apartamenty nie były może wtedy już ani drogie. Fakt, że za to euro, co nieraz mówią, że można było kupić we Włoszech, to absolutnie nieprawda.
to jeżeli kupiłeś za euro, to spełniałeś takie formalności, które były nie do przejścia i to też, mówię, nie ma ni za darmo, więc to też musimy pamiętać. I on mi wtedy tak fajnie powiedział, że kupił sobie mieszkanie we Włoszech z widokiem z jednej strony na góry, z drugiej na morze. I mówi, tak do mnie powiedział, bo wiesz, jak Władek do nas przyjdzie, to będę miał gdzie rodzinę wywieźć. No ja zacząłem się w tego śmiać. I ja mówię, no wiesz, jesteś tym rocznikiem praktycznie jak ja, że pamiętamy II wojnę światową. No i rzeczywiście, ile no, on jeszcze mówił o tej właśnie, o tym Władku Putinie. Natomiast minęło pół roku, w ogóle nie wziąłem tego do głowy, nie pamiętałem. I pamiętam, jak byłem w mieszkaniu, jeszcze tam właśnie na uczelni i tak wieczór i tak sobie, nie wiem, czy oglądałem, czy właśnie medytowałem, czy coś czytałem i nagle takie pstryk. Ja mówię, może ja bym kupił, bo miałem trochę kasy odłożonej i dzwonię do niego. Ja mówię, a nie, jak ty kupiłeś to mieszkanie? No tam przez takiego i takiego kolesia odezwij się. No to... Ale to jest właśnie to, o czym teraz Leszek mówi i wcześniejsze rozmowy, że my szukamy ludzi i chcemy przebywać z ludźmi, no, którzy są przed nami, którzy coś zrobili więcej i my się inspirujemy tymi ludźmi. My dopytujemy właśnie, a jak ty to zrobiłeś? Nie zazdrościmy. O, to na nie, pewno. To, co ja powiedziałem, nie mamy konkurencji, my robimy swoje. Tak, nie nagadujemy, tylko to jest takie, aha, dobra, zapala nam się lampka, no to jak to zrobić? Przecież my też to możemy zrobić, tak? I to była ta lampka i Leszek zadzwonił i od tego się zaczęło. Powiedział nam właśnie, jak kupił, gdzie kupił i poszliśmy tą drogą. No i tak naprawdę pierwszego mieszkania... No, kolega, który tam mieszkał w tym Wiestek, który właśnie zajmował się tym pośrednictwem, mówi, że jest takie i takie mieszkania, różne mi pokazywał, natomiast szczerze mówiąc, kupiłem, nawet nie wiedziałem dobrze tego mieszkania, nawet nie byłem we Włoszech, ale wiedziałem, po prostu to czułem, to co ja mam zawsze, że jeżeli coś czuję, to ja po prostu to robię i nie muszę gdzieś namacalnie dotykać i się do tego przekonywać. To był czas pandemii. No. Mieliśmy kupić to mieszkanie, mieliśmy polecieć tam do Włoch, no pooglądać mieszkania i zdecydować. A tu nagle się okazuje, że odwołują loty i nie możemy polecieć. I pamiętam, jak wtedy usiedliśmy tak i mówimy, no nie, to jest coś niesamowitego. Wszystko nam pandemia zabiera, wszystko. I ja mówię, i nawet takie coś nam zabierze, czyli możliwość kupienia, musi być... Sposób. Jakiś sposób, że my i tak kupimy to mieszkanie. I znaleźliśmy sposób. Kolega ponagrywał nam mieszkania, słuchajcie. Spacer 3D. Spacer 3D i tak kupiliśmy mieszkanie. Nawet dobrze się w to nie wtajemniczałem. Mówię, o fajne, już miałem jakąś wizję i to. No i tak naprawdę polecieliśmy w sierpniu. Ja to miałem pomysł w lutym, to pamiętam, że to był luty, bo właśnie taka długa noc. W marcu mieliśmy lecieć. No, a polecieliśmy w sierpniu, byśmy no, od razu dzień przed naszym przylotem skończyli dokładnie remontować to mieszkanie. Jak weszliśmy, no to byliśmy w wielkim szoku. No przepiękne mieszkanie. W fajnym, przepięknym miasteczku, w którym byliśmy pierwszy raz. No i no, to była, to mówimy od razu, no, trafiona inwestycja i na początku miało być dla nas, dla ludzi, którzy z nami współpracują, którym coś zawdzięczamy, chcemy się odwdzięczyć, więc mają od nas taki też prezent. No ale rzeczywiście zaczęło się też wynajmować, bo nawet nie uruchomialiśmy ani żadnych portali Booking.com czy innych, tylko po prostu wrzuciliśmy na Facebooka, że jesteśmy u siebie, no i zaczęły się pytania, czy można przylecieć, czy można wynająć, jak, co, no i tak to wszystko poszło. No. Zaczęło pracować na siebie, jak okazało się, że jeszcze zostają pieniądze, no to znowu pomysł na kolejną inwestycję i kolejne kupno kolejnego. Okej, czyli tutaj wstępnie pomysłem nie była sama nawet dywersyfikacja majątku czy kapitału, tylko po prostu na samym początku to była chęć posiadania swojego miejsca tam. Tak. No, pierwsza myśl to było, że kupujemy mieszkanie, bo mieliśmy pieniądze na to, żeby kupić mieszkanie i tak zastanawialiśmy się, Polska właśnie czy zagranica. No i jednak ta zagranica, ale że to będzie dla nas. Stricte pierwsze mieszkanie było tylko dla nas. To może też odczarujmy to trochę. To ile w takim razie mniej więcej kosztuje takie mieszkanie we Włoszech, na przykład tam, gdzie wyście je kupowali? A więc tak, do remontu, takie, żeby podnieść wartość, to jest około 60, 80, 90 tysięcy euro. W zależności jakie chcemy, bo można sobie wejść na strony internetowe różnych agencji mieszkaniowych, znaleźć sobie mieszkanie i próbować kupić. No my często mamy tak, że te mieszkania, które wynajdujemy,
no to nie ukazują się jeszcze w agencjach mieszkaniowych. My wiemy o tym szybciej, co najmniej parę dni, a niczym się ukażą. No i wtedy, jeżeli inwestor ma rzeczywiście pieniądze, ja jestem w stanie jeszcze negocjować dobrą cenę, bo inaczej się negocjuje, gdy pieniądze są na stole, a nie gdy mogą być na stole. Nie? Więc ta inwestycja jest, czy te rozmowy są całkiem inaczej. Do remontu zawsze trzeba doliczyć 35-40% powiedzmy ceny zakupu mieszkania. No i tak naprawdę oddajemy mieszkanie pod klucz, zarejestrowane wszystkie certyfikaty w Urzędzie Miasta, gotowe do, nawet jak trzeba, wynajmowania czy zamieszkania, z wszystkimi certyfikatami wszystko robimy oczywiście legalnie. Ostatnio było przepiękne mieszkanie, ale to też właśnie rozmawialiśmy z inwestorem, troszeczkę się zawahał, ale nie mogli dłużej trzymać, więc poszło w ciągu 2 dni z najpiękniejszym widokiem chyba w mieście, no za 160 tysięcy euro. Wiesta jest bardzo specyficznym miastem. My nawet nie mieliśmy świadomości, że tam kupujemy mieszkanie, bo Wiesta to jest Półwysep Gargano i to jest najbardziej odwiedzające miasto. Oczy czwarte. Czwarte najbardziej odwiedzane miasto ze statystykach przez Włochów. Dlatego, że między innymi jest tam ojciec Pio pochowany i można go odwiedzić. Jest tam San Angelo, tak? Gdzie święty Michał pokonał diabła i tam jest ta jaskinia i tłumy pielgrzymów. No to jest to święte Włochów miejsce, do której rzeczywiście przyjeżdżamy. My sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy, ale powiem wam, wieczorami, no to jak to we Włoszech, przychodzi godzina 18, miasteczko jest zamykane dla ruchu. Wystawiane są stoliki na ulicy, jest jedna wielka zabawa, fiesta, wszyscy się bawią i tak wygląda właśnie to Wiesta, miasteczko portowe, a mieszkania są o tyle fajne, bo na początku szukaliśmy jakiegoś domku gdzieś niedaleko miasteczka z możliwością dojazdu do morza, no ale stwierdziliśmy, że w końcu mieszkamy tutaj w domku i co, przyniesiemy się z Polski, z domku na Włochy. No tu mamy tak, ciszę, no, tu mamy spokój. Trochę tak, no i stwierdziliśmy, że jednak mieszkanie. I mamy mieszkania wśród Włochów, wszędzie dookoła, jak to oni na dach wychodzą, my zrobiliśmy teraz taki taras fajny na dachu też, no to wszędzie są Włosi i to jest fajne, bo chcieliśmy poznać tą kulturę i wbić się wśród nich, żeby z nimi po prostu tam ten czas spędzać, więc my, że tak idziemy, to już mamy wszystkich obcykanych, znanych, tak jak mówię, w Urzędzie Miasta, czy mam, czy w agencjach. To jest bardzo mała miejscowość w ogóle, taka naprawdę, na półwyspie, otoczona morzem, ale malutka, taka skromna, bardzo, bardzo, bardzo. Okej, okay, no to zostańmy jeszcze. Do plaży wszędzie bliziutko, najbliższa plaża to jest 1,5 minuty, 2 kolejne duże plaże, takie komercyjne, no to jest około 8 minut na piechotę, bo tam się wszędzie chodzi na piechotę. Jak raz przejdziesz samochodem i zaparkujesz, tak go nie odpalasz. Chyba, że do ojca Pio. No, w sumie chyba nie ma sensu nawet za bardzo. Nie, no, po co? Podchodzisz. Miasteczko, stare miasto, wąskie uliczki, a przepiękne sklepiki. Tam jak dziewczyny wchodzą, to giną. Co najmniej mi na godzinę. Także naprawdę jest. No, i pyszne jedzenie, jak to włoskie, i atmosfera. I no to i zapach naprawdę. Prania. Nie? To jest... No bo na balkonach to flagi. I pranie. No powiem wam, że jak byliśmy pierwszy raz, to tak wiecie, na ten tydzień pojechaliśmy, to ja tam, jakie pranie? No przecież nie jedzie się na urlop, to prania się nie robi. Ale tak stwierdziłam, te Włoszki cały czas, 2 razy dziennie to pranie. Myślę, nie, no ja też wywieszam dziewczyny, idziemy, robimy pranie. Puste na tym balkonie. Puste na balkonie. No, a tam musi być pranie, także. Tak, to jest ich taki kultowy właśnie. Okej, okay, to zostając jeszcze przez chwilę w tym temacie finansów w takim wypadku. Dywersyfikujecie się przychodowo na poziomie różnych biznesów, które prowadzicie. Dywersyfikujecie się majątkowo na poziomie również nieruchomości poza Polską. Macie jeszcze jakieś swoje takie metody, nie wiem, odkładania kapitału, budowania majątku, jak to u was działa na poziomie zarządzania finansami z miesiąca na miesiąc na przykład, że czy macie jakąś poduszkę finansową typowo w złotówkach i tak dalej. Wiem, że tutaj też pewnie ta emerytura robi trochę taki background przy okazji, plus to,
to, że Mary Kay częściowo jest pewnie też już niezależny od ciebie, ten przychód, który gdzieś tam jest generowany, więc rozumiem, że to jest pewne zabezpieczenie. Natomiast pytam też o takie bardziej twarde środki na zasadzie właśnie, mam jakieś konto oszczędnościowe, gdzie przez jakiś czas zbieram kasę, potem na przykład inwestuję albo w kolejne mieszkanie, albo dywersyfikuję w jakieś tam inne rzeczy. Jak podchodzicie do tego zarządzania w skali miesiąca na przykład, albo roku? Przede wszystkim u nas była jedna podstawowa zasada. Żadnych kredytów. To pozwala na taką wolność trochę finansową i też psychiczną, że jeżeli nie mamy kredytów, to możemy sobie zaplanować pewne rzeczy. Jeżeli ja dostaję jakąś tam emeryturę, to wiem, że ją po prostu mogę wydać, a nie, że za chwilę mogę wydać tylko 10%, bo resztę idzie na jakieś spłaty. I u nas zawsze się tego baliśmy. Baliśmy się kredytów. Przyjęliśmy to, że żyjemy na tym poziomie, na które nas stać. Ja nie wyobrażam sobie właśnie żyć na kredycie, jakoś tak nad stan, ale wiedząc, że mam jakieś długi, więc wszystko, to była taka nasza wspólna, też przemyślana decyzja, że nie, że to jest taki moment, może nasze jeszcze nie wiem, brak zaufania albo też nieświadomość, może byśmy jeszcze więcej zarabiali pieniędzy, gdybyśmy znali się bardziej biznesowo, jak można te pieniądze jeszcze przerobić na więcej. Ale wydaje nam się, że jak to, co robimy, małymi kroczkami, małymi łyżeczkami. Jak to małą łyżką wciąż, a niekoniecznie, żeby się zadławić porcją. Dlatego też chcemy pomagać, zresztą my wszystko, co robimy, to z myślą o tym, że ewentualnie kogoś wesprzeć czy pomagać, bo tak jak klub prowadzę bokserski, no to ja się oddaję całkowicie też emocjonalnie dla tych dzieci, młodzieży czy zawodników. Jak robimy obozy, to jesteśmy po obozach wykończeni, bo emocjonalnie. Jak te mieszkania, no to na najwyższym poziomie i tam nasza obsługa cały czas wita gości tam na miejscu i są do dyspozycji nasi ludzie. I tak samo z tymi mieszkaniami, tak właśnie rozmawialiśmy nawet z naszym przyjacielem, który też chce tam zainwestować. No i to jest też, on nam się nie boi zaufać, bo z nami pracował i dlatego on powiedział, że tylko nam może zaufać, dać powiedzmy te mieszkanie czy coś do remontu i my też do tego podchodzimy przede wszystkim uczciwie, z całego serca i też no nas to cieszy, że na przykład ktoś z naszych znajomych chociażby, tak, chce zainwestować za granicą i nam to powierza. No, my poza tym, że gdzieś mamy, tak jak powiedziałem, te odpowiednie procenty, no to jeszcze my się po prostu z tego bardzo cieszymy, rozmawiamy, wspieramy. No i to jest znaczy, też taka radość. Lubimy być doceniani. I dla nas takie docenienie słowne to jest naprawdę czasami warte dużo, dużo więcej niż pieniądze. Ja tu mam też jeszcze taki jeden wniosek. On jest, myślę, że na tyle ważny, że warto go tutaj głośno powiedzieć, bo teraz mówimy o inwestycjach gdzieś tam w nieruchomości, we Włoszech, gdzie ceny zaczynają się od 60-90 tysięcy euro. Także ja bym chciał tutaj tylko właśnie przestrzec przed próbami robienia tego na kredyt, nie mając zaplecza finansowego, bo to nie jest dobry pomysł generalnie, albo rzadko kiedy jest dobry pomysł, jeżeli pakujemy cały swój majątek w jedno miejsce po prostu, w jedną inwestycję. Tutaj u was ta dywersyfikacja jest biznesowa po prostu sensu stricte, więc zakładam, że w biznes swój też reinwestujecie część środków, pewnie ulepszacie obozy, ulepszacie metody docierania do klientów, szkolenia i tak dalej, więc ten obrót kapitałowy tutaj idzie po części w biznes i po części w aktywa pod tytułem nieruchomości na ten moment. Dokładnie, cały czas dokupujemy sprzęt do obozów, rozwijamy, dajemy więcej możliwości i to jest fajne właśnie, bo garaż nam się cały czas zasypuje sprzętem i jak kupujemy, to już z taką myślą, że już z wyobrażeniem, ale będzie zabawa na przykład, nie? Albo będzie się działo. I już, tak jak powiedziałem, emocjonalnie widzimy coś się będzie, jaką radość będą miały dzieci, a uwierzcie mi, że nie ma nic lepszego jak no, uśmiech dziecka i myślę, że rodzice też to widzą oglądając nasze filmiki, czy zdjęcia, czy relacje, jak no, my tak samo się bawimy. My to co mówisz, czy mówimy, że z kim przebywasz, tak, takim jesteś i rzeczywiście
Odkąd zacząłem dzieci z młodzieżą przebywać, ja naprawdę odmłodniałem i cieszą mnie podobne teksty, które oni mówią, a kiedyś może by mnie drażniły, bo byłem, wydawało mi się, dużo bardziej dorosły. Zaczynam troszeczkę myśleć jak oni, no. Znaczy nie, no, zacząłeś radość. Mieć uważność na drugiego człowieka i to jest umiejętność, którą jak posiądziemy... A mam też wrażenie, że jeżeli mówisz, że teraz cię na przykład bawi coś, co wcześniej by cię nie bawiło i tak dalej, to tak... Przeglądając sobie, jak to może wyglądać w służbach, to mam pewne wrażenie, że przynajmniej spora część, o ile nie znaczna większość, jednak tego środowiska ma trochę problem z tym kijem w tyłku przysłowiowym, który jednak, no, ty musisz być poważny, zawsze musisz być, wiesz, pewny siebie, pewny swego, nie możesz pokazać nikomu ani słabości, ani humoru, ani niczego takiego, bo jeszcze się okaże, że ktoś cię odbierze jako człowieka i przestanie się bać. No uwierz mi, że jeszcze pół roku temu byśmy tego wywiadu nie nagrywali. No, no właśnie, właśnie mówię, o tym nie? Mówię, nie? Tak, no i tak samo, gdy zaczynałem ten rozwój, o którym mówiliśmy sobie dzisiaj wcześniej, zacząłem dostrzegać swoich pracowników jako ludzi, a nie tylko jako funkcjonariuszy. To było też takie dla mnie zwrotne i zaskoczenie, że popełniali błędy i ja mówię, no dobrze, no to w takim razie musimy jakoś sobie z tym poradzić, nie? A wcześniej mógłbym się naprawdę denerwować i być takim typowym funkcjonariuszem czy betonem, który ma być tak i tak. A ten rozwój naprawdę pozwolił mi na to, że coraz bardziej rozumiałem swoich właśnie podwładnych. To też fajnie pokazuje, że warto wychodzić z pewnych schematów po prostu z własnej inicjatywy czasem nawet. Mhm. Czyli jeżeli dzisiaj tkwimy w jakimś miejscu, które być może niekoniecznie nam się podoba albo niekoniecznie nam odpowiada, albo myślimy, że nam odpowiada, ale coraz słabiej nam się wstaje do tej pracy i jest coraz trudniej, jest coraz gorzej, to może warto się trochę też zastanowić właśnie, czy aby na pewno to jest to miejsce, w którym chcemy być i które jest dla nas. Czy nie lepiej poszukać sobie innego miejsca, zwłaszcza, że dzisiaj świat też daje bardzo dużo możliwości. Zachęcam do tego. Każdą osobę, jeżeli czujecie ścisk w żołądku, jeżeli czujecie to właśnie, że jest niedziela i już jest to dzień dla was drażliwy, bo musicie zacząć cały tydzień pracy, to po prostu to zmieńcie. Bo skąd się biorą choroby? Skąd się biorą nowotwory? Skąd się bierze to, w jakim stanie później jesteśmy? No właśnie z tego, że jesteśmy zestresowani, że robimy coś, co nas denerwuje, drażni, dla kogoś robimy, ktoś nas denerwuje. A każdy z nas może to zmienić, tylko właśnie usiądź, ja to bardzo często powtarzam do kobiet, usiądź, postaw sobie lusterko przed sobą i pogadaj sama ze sobą. My to zrobiliśmy i mało tego, bardzo często wracamy do tego lusterka i gadamy bo też się zmieniamy. Jesteśmy cały czas w ciągłym procesie zmiany. I naprawdę wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od nas i czy na co sobie pozwalamy. Bo jeżeli ty sam sobie pozwalasz na to, żeby właśnie wprowadzać się w taki stan poddenerwowania, złości, frustracji, niezadowolenia, no to zmień to. To po prostu to zmień. Czego się boimy? Boimy się zmiany. To wcześniej rozmawialiśmy. Jest ten taki lęk przed tą zmianą, no, ale... To czynniki, dużo bardzo czynników na to wpływa i wiesz, często. I co jeszcze? Opinia innych. Opinia gdybym naszych znajomych. Gdybym ja patrzyła na opinię innych, gdyby Leszek patrzył na opinię innych, naprawdę nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ja przypuszczam, że gdyby Leszek gdzieś tam kiedyś popatrzył na opinię innych, to pewnie ani mistrza Polski w kolarstwie, ani mistrza świata w kickboxingu by nie było. Od dziecka miałem to, mam 3 starsze siostry. Wierzcie mi, że ja się zawsze denerwowałem, jak one przychodziły i mówiły, bo ta powiedziała coś tam, a ta powiedziała do niej coś. Ja mówię, no i co? Mówię... Ja nigdy, odkąd pamiętam dziecka, zawsze mnie drażniło, jak ktoś przeżywał, kto co o kim powiedział. Ja mówię, ja starałem się nigdy o nikim nie mówić i tak samo nie dopuszczałem, że ktoś może powiedzieć o mnie. Jak mówił, to miałem do dzisiaj. Tym bardziej, co powiedzieliśmy, mnie zaczynają czasami śmieszyć, jakie tam przychodzą nieraz wersje, kto co powiedział. Ja mówię, i to, co zawsze się mówi, najważniejsze, żeby nazwiska nie przekręcili. Dokładnie tak. Najpierw no to, będą się z ciebie śmiać, później będą cię obserwować. Będą cię obserwowali, a na sam koniec będą cię podziwiali. I to jest, każdy z nas w życiu to przechodzi, na różnych etapach. Od przedszkola już to przechodzimy. Ale wytrwać w tym, w czym się jest i jest to spójne z tobą, jest to takie twoje, to nie będzie cię interesowało, co kto powiedział. Naprawdę.
Ty masz być ważna, twój mąż, twój partner, twoje dzieci i koniec. I koniec. Nikt więcej. Nikt nam nie przychodzi i rachunków nie płaci. Nikt mi z sąsiadów nie robi zakupów, tak? Z koleżanek nikt mi nie pomaga. A śmieją się i niech się śmieją, ale przychodzi ten moment i ja już jestem w tym momencie, że te, które się śmiały, przychodzą do mojego biznesu z pokorą i mówią: Jula, śmiałam się z całą rodziną z ciebie, a teraz chcę robić to, co ty robisz. No i to jest tak naprawdę największa nagroda zazwyczaj, nie? To ten moment, gdzie pokazujesz już, no sorry, ale ten model, w którym jesteś, niekoniecznie będzie działał cały czas, więc też trzeba już na pewnym etapie pewnych zmian dokonać, a dobrze jest też być tą osobą, która te zmiany zaczyna w swoim środowisku. I teraz część ludzi się od ciebie odetnie. I to, bo też często o tym się mówi w internecie i często to jest bardzo mocno krytykowane, że trzeba kogoś tam odciąć. Najczęściej to jest tak, że ci ludzie sami się odcinają. Dokładnie to nie ty ich odcinasz. Nie. Najczęściej jest, i ja tu tak powiem trochę przewrotnie, że w momencie, kiedy to zaczyna wychodzić, to twoi dotychczasowi znajomi już tak mniej chętnie cię zapraszają na imprezy, jak zaczynasz za bardzo odjeżdżać od nich, nie? Już się zaczyna trochę mniej chętnie spotykanie na jakiegoś browarka czy na cokolwiek innego. I to nawet nie dlatego, że ty nie chcesz, bo ty byś chętniej może czasem poszedł, bo why not? Skoro się fajnie dogadywaliście cały czas, no to co to za różnica? Czy ja zarabiam więcej, czy ja zarabiam mniej? Absolutnie żadna. No ale się okazuje, że na pewnym etapie, jeżeli wystrzelisz za bardzo ponad to środowisko, to środowisko samo z siebie zacznie cię odcinać, no bo znowu mówiliśmy już dzisiaj niejednokrotnie o tym, a w zasadzie nie dzisiaj z perspektywy widzów tego wywiadu, mówiliśmy już w trakcie tej rozmowy niejednokrotnie o tym, że ludzie chcą być tymi najmądrzejszymi w pokoju, zamiast właśnie podejść do tego z postawy: dobra, jestem najmądrzejszy w pokoju, to znaczy, że czas ten pokój opuścić i zacząć się rozwijać dalej, uczyć od innych i być może innych wyciągnąć z tego pokoju, w którym byłem do tej pory, ale po ich stronie też musi być pewna wola. Co? I to jest to, co powiedziałeś, jest prawdą. I to i Leszek to przeszedł, i ja to przeszłam. I wydaje mi się, że nas to też bardzo scaliło z sobą. Bo ja wiem, że ja mam Leszka. Ja to przeszedłem i Julę do tego przygotowywałem. Byłam do tego przygotowana. Ja naprawdę byłam do tego przygotowana. On mi to mówił. Zobaczysz, że ta się do ciebie nie odezwie, ta się do ciebie nie odezwie, ta się obrazi, tamta, będą nagadywać, będą obgadywać, ale ty to przetrwasz. I wiesz, jak słyszysz to, że ktoś w ciebie tak mocno wierzy, to ja naprawdę, nawet jak słyszałam, że jakieś tam docierały do mnie informacje, to ja myślę, ja byłam na to gotowa, ja wiem, że to jest... To jest ta cena, którą musimy zapłacić za sukces, do którego dochodzimy. I to jest okej. Okay. Ja to wiem, i Leszek to wie, ale dobrze, że tak jest. Naprawdę dobrze, że tak jest, bo to nas naprawdę łączy jeszcze bardziej. Ja zawsze się pytałem, a kto to powiedział? No ta i ta. Ja mówię, a teraz sobie pomyśl, co ta osoba w życiu osiągnęła, że z jej punktu widzenia może cię ocenić. Jest dużo wyżej, nie wiem, jakimś tam biznesmenem, czy naukowcem, już tak nawet nie wyróżniają sobie, że ma prawo, że tak powiem, wydać swoją opinię. No, okazywało się często, że nie, że no, dopiętnie dorasta i mimo wszystko najczęściej właśnie ci najwięcej krzyczą. To zwykły przykład z kolarstwa, który wam powiem, no to ja jeszcze takie kolarstwo nie było bardzo tak może popularne, jak zaczynałem i byłem w tych obcisłych getrach, jeździłem. I moi koledzy z wioski i koleżanki się ze mnie śmiały, jak ja podjeżdżałem na rowerze w tych obcisłych getrach. Mi też było wstyd, głupio mi było. Nie? Tak, ja nawet się tam nie pokazywałem często jako kolarz gdzieś tam wśród nich, bo byłem wyśmiewany, ale miałem ten cel, że ja będę mistrzem Polski. Później ucichło to, bo zdobyłem jeden, drugi tytuł, byłem w gazecie, więc już nic nie komentowali, to co mówiliśmy, czyli będą cię obserwować. A później jak oczywiście się spotykałem już jako dobry zawodnik, to zawsze mówi, no pamiętaj, ja cię zawsze wspierałem, nie? Więc to jest wszędzie, na każdym etapie i sukces ma wielu ojców, porażka żadnego i tak będzie, chociaż nieraz się przechodziło różne upokorzenie, jak się dostawało jakieś tytuły człowieka roku i przy burmistrzu czy przy prezydencie miast przychodzili miejscowi biznesmeni, klepali po plecach i mówili, że jak tylko będziesz potrzebował pomocy, to zapraszamy ci, pomożemy, nie? Ale jak się rzeczywiście poszło, to
złotówki nigdy nie dali, bo zawsze nieodpowiednia pora. Także to, ja wiem, to najważniejsze wierzyć w to, co się robi, wyznaczać sobie cele i po drodze nikogo nie krzywdzić. Słuchajcie, zbliżając się już do końca tego naszego wywiadu, ja zawsze zadaję takie jedno pytanie każdemu gościowi, wam zadam wspólnie, ale odpowiedzcie proszę osobno, czyli po dwie książki na osobę. Takie dwie książki, które w toku waszego życia, one mogą być biznesowe, ale nie muszą być biznesowe, najbardziej na was wpłynęły, czyli spowodowały największą zmianę albo w was, albo później już właśnie w życiu, funkcjonowaniu, w sposobie myślenia. Mhm. U mnie Słowa mocy Agnieszki Maciąg. W ogóle polecam Agnieszkę Maciąg, tak jak któraś chciałaby z kobiet wejść w rozwój osobisty. Bardzo świadomie to wprowadza takim fajnym językiem. I Słowa mocy, tam Agnieszka pokazuje, jaką siłę mamy w wypowiadanych słowach i że kogoś możemy zranić, ale kogoś możemy wzmocnić. Także naprawdę polecam tą książkę. Z biznesowych to myślę, że Hila, wszystkie pozycje, ale taka największa to chyba Myśli i bogać się. Książka, no bestseller od x lat i myślę, że to jest taki teraz dobry moment na to, żeby Polacy zaczęli czytać tą książkę, chociaż Ameryka już jest dawno wprowadzona przez niego. I powiem jeszcze o jednej wspólnej książce naszej, takiej rodzinnej. Ona jest z nami od 2 lat. To jest Szept Boga. To jest codziennik, czyli na każdy dzień jest to słowo Boże przekazywane i takie przesłanie na każdy dzień. I w tamtym roku czytałam ją inaczej. W tym roku czytam ją zupełnie inaczej. Pewnie za rok też będziemy czytali ją inaczej. W tamtym roku ją rozumiałam inaczej, w tym roku ją rozumiem jeszcze inaczej. I bardzo się cieszę, że wprowadziłam też Leszka w tą książkę i czytamy wspólnie, czytamy razem. Bardzo często na głos i dziewczynki też to słuchają. A jak u ciebie? U mnie wybór jest prosty. Nasza Szkapa. Klasa jedna pierwsza. Odegrała ogromny wpływ na moje życie. To była jedna z pierwszych i nielicznych książek przeczytana przeze mnie. I tam to muzyka. Później, no, a tak na poważnie teraz tych ostatnich. Zaczęło się chyba od Murphy'ego Potęga podświadomości. I bardzo mocno teraz wszedłem w Joe Dispenza. Jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał. Polecam i to było fajne, ponieważ najpierw czytałem książkę, zagłębiłem się w to, ale później pojechaliśmy na szkolenie, warsztaty, które były pod Warszawą właśnie z doktorem Joe Dispenza. Rozumiałem całkiem inaczej i to było fajne, bo to było już niesamowite przeżycie i rozwój na najwyższym szczeblu. Dziękuję wam bardzo za to, że zgodziliście się wziąć udział, że mogliśmy tutaj porozmawiać. Dziękuję też za ilość merytoryki, która się tu pojawiła, bo porozmawialiśmy i o finansach, i o relacjach, i o biznesie, i o dywersyfikacji, i w zasadzie o podejściu do edukacji, które też jest mega istotne, przynajmniej na przykład z mojej perspektywy, więc mega dużo wniosków polecam. I jeszcze raz wielkie dzięki. Książki do przeczytania proszę sobie zanotować. Proszę zostawić tam jakiś dzwoneczek, subskrypcję, nie wiem jak to się tam mówi na YouTubach, ale tak to zróbcie, żeby wiedzieć, że wpadają nowe filmy. A to też podobno pomaga w rozwoju kanału, więc jeżeli chcecie mieć swój wkład w edukację finansową w Polsce, to też zapraszam do subskrypcji, do komentarza, do udostępnienia tego materiału. No i cóż mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się wielokrotnie spotkać, może już niekoniecznie przed kamerami, a po prostu prywatnie pogadać albo gdzieś się przeciąć zawodowo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na nasze kanały, chociaż ja jestem facebookowa, instagramowa, ale jak najbardziej służę pomocą. Wszystkie linki na dole w opisie filmu będą umieszczone zarówno do twoich sociali, jak i do Leszka. Także zapraszamy serdecznie do obserwowania i do zobaczenia.